seconds. Panie i panowie, Bella Cup 2019. Mecz pierwszej rundy grają. Na prawo z Paragwaju Lara Estaurisa, z Hiszpanii Nuria Parisas Diaz. Na lewo z Australii Simone Mendes, z Chile Daniela Seguel. Laura Estaurisa oraz Nuria Parisas Diaz grały losowania. Grały odbiór. Estaurisa Parisas Diaz won the toss and elected to receive. Set, put him in this. Play. Witamy ponownie z kortów startu Wisły, no i w tym momencie zmieniamy troszkę pogląd na tenis, bo przenosimy się na rywalizację deblową, no i za chwilę ten mecz się rozpocznie, już pierwszy punkt za nami. Tak jest, Lara Escauriza i Nuria Parisas Diaz. One teraz przyjmują, czyli tutaj u góry ekranu. A, game serwisowy dla Simone Mendes i Danieli Seguel, która, tak jak mówiliśmy wcześniej, już dzisiaj na korcie centralnym grała, no i przegrała niecałe 2 godziny z Mają Chwalińską 2-6, 2-6, a więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak ten mecz się tutaj potoczy. Na razie problemy przy pierwszym gemie serwisowym. 0-40 na otwarcie. Duet Escauriza-Parisas-Diaz dobrze wszedł w to spotkanie, no i jest okazja już na samym początku na przełamanie w tej rywalizacji. Tak szybko się jednak nie uda. Pierwszy punkt po stronie duetu Mendes-Seguel. Jak wspominał Radek, druga z pań przegrała z Mają Chwalińską 2-6, 2-6. Do 40 nie trafiła. Tutaj jedna z pary. Escauriza Parisa. Równowaga. Zmarnowane te breakpointy, trzy piłki z rzędu dla podających obecnie, no i mamy równowagę i znów wszystko zaczyna się od początku. Patrzę po trybunach, jednak kilkunastu kibiców jeszcze zostało. Muszę się jednak tutaj obserwowała zmagania Polek, to zrozumiałe, że najbardziej, największym zainteresowaniem cieszą się właśnie te pojedynki. Dzisiaj ze zmiennym szczęściem reprezentantki Polski, a tutaj mamy już pierwszego gema po stronie duetu Mendes-Seguel. Tak jest, za chwilę Escauriza i Parisas Diaz będą serwowały, miały szanse, miały breakpointy, ale nie wykorzystały ich. Niewykorzystane breakpointy to coś, co obserwowaliśmy w poprzednim meczu przy okazji Pauli Kani. Tak jest, bodajże 6 albo 7 tych breakpointów, niewykorzystany ani jeden.
No i to też się niestety odbiło na wyniku. Przypomnijmy dla tych, którzy nie oglądali tego spotkania, Paula Kania z dziką kartą odpadła już niestety w pierwszej rundzie, przegrywając z Jamie Furley 2-6, 1-6. No ale, tak jak wspominał Konrad, wcześniej Maja Chwalińska pokonała Danielę Zegwell 6-2, 6-2 i ona będzie w kolejnej rundzie. W kolejnej rundzie nie będzie za to Katarzyny Kawy, która prowadziła 6-4 w pierwszym meczu z Anastazją Zarycką, potem przegrała 6-7, 1-6. To był zdecydowanie najdłuższy mecz dzisiejszego dnia. Jak na razie sporo błędów po obu stronach. Teraz Escauriza i Parisa Diaz mają pod kontrolą tego Gema. 30-0. Wcześniej bardzo łatwo wyrzucona piłka poza kort w tym pierwszym punkcie. A teraz bardzo prosty błąd przy serwisie. Podają rękę rywalkom. Tak, jeszcze na innych kortach trwają pozostałe spotkania. Irina Maria Bara prowadzi z Kateryną Zawadzką 6-3, 5-4, ale tam jest serwis Zawadzkiej 30-0 dla Ukrainki, więc ten mecz jeszcze może chwilę potrwać. No a po tym spotkaniu na kort pierwszy wyjdzie Danka Kowinić i Laura Pigossi, czyli turniowe jedynki. No, a rywalkami będą Anna Hertel i Stefania Rogozińska-Dzik. Trwa też mecz deblowy na korcie drugim, ale wydaje się, że zmierza ku końcowi. Tam Masarowa i Szramkowa prowadzą z Ormecze Rogowską 6-4, 5-4. No i właśnie duet, który prowadzi, będzie też serwował na korcie. Zaś trzecim skończył się już mecz Hiszpanki ze Słowaczką, to już mówiliśmy wcześniej. A debel Anderson Kalinina, no na razie kładką w 20 minut, poradził sobie w pierwszym secie z Eidu Konite i z Fatikową 6-0. Tymczasem tutaj meczu 1-1. No i teraz Daniela Zegwell na w polu serwisowym. Błąd teraz duetu Parisa i Escauriza po 15. Teraz się sytuacja odmieniła. 15-30. Spokojnie, wygrana teraz piłka przez podające. 30-30, ważny moment. No tak, pomyliła się Lara Escauriza. Okazja do wyjścia na 2-1, jak na razie nie obserwujemy też jakichś efektownych wymian, sporo prostych błędów, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. No i zobaczymy, Daniela Zegwell serwuje, by objąć prowadzenie w tym meczu razem ze swoją partnerką 2-1.
spokojny ten pierwszy serwis, taki nie za mocny, ale skuteczny, co najważniejsze. 2 do 1 Mendes Seguel. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracają na kort zawodniczki. Teraz serwować będzie Nuria Pariza Diaz. Perfajsko. Hiszpański duet. A tutaj bariery językowej być nie powinno między nimi. Bardzo daleko wyrzucona piłka Wałki, spokojny pierwszy punkt. Trzeba poprawić ten serwis. Wysoka piłka, ale nie skorzystały z tego prezentu rywalki. 30 do 0. Wydawało się, że jest okazja do zaatakowania, ale ostatecznie jednak kończy się to po myśli podającego duetu Pariza Diaz. Escauriza. A teraz świetnie przy siatce Laura Escauriza. 40-0, no i trzy szanse, żeby skończyć tego czwartego gema. Jeszcze raz. Nie zadziałało tutaj pierwsze podanie u Parizy Diaz. Bardzo dobrze starała się tu wykorzystać swoją szansę Escauriza, ale tym razem nieco zabrakło. Cały czas gdzieś tam jest bardzo blisko siatki, oczekuje na okazję do wykonania piłki kończącej. Tym razem jednak przedłużyły tego gema rywalki, duet australijsko-chilijski. Tymczasem skończyły się dwa spotkania na korcie numer 1 i korcie numer 2. Już wiemy, że do kolejnej rundy awansowała Irina Maria Bara, która pokonała Katrinę Zawadzką 6-3, 6-4. No a też skończył się mecz deblowy. No tam Maszarowa i Szramkowa pokonały 6-4, 6-4 Paulę Ormecze i Oliwię Rogowską. Wydawało się, że skończy to Escauriza, nie udało się, no i robi się niespodziewanie po 40. Miała już piłkę na rakiecie Escauriza, no i wydawało się, że wykona ten decydujący atak, a tymczasem jest po 40 i lekka nerwówka. Przypominamy, że w deblu tutaj każdy kolejny punkt będzie oznaczał zwycięstwo jednej bądź drugiej pary w danym gemie. No i udaje się obronić to podanie. Dobrze się znów zachowała przy siatce Paragwajka. No i jest 2 do 2.
Teraz no, do serwisu przymierza się Sione Mendes. Australijka. Pierwsze podanie. Out. Wywołany out. 0. Jeszcze tam. Zerknęła Lara Escauriza, ale raczej kontrowersji nie będzie. 15-0. Teraz już wątpliwości nie ma, popsuty zupełnie serwis. Po 15-0. Podwójny błąd serwisowy. Po 15, jak na razie wyrównany ten początek, to nam zwiastuje spore emocje, ale jeszcze chcielibyśmy troszkę więcej jakości, bo sporo takich piłek zepsutych, ale jeszcze na tym etapie turnieju takie po prostu rzeczy będą się zdarzać. To są te cały czas mamy do czynienia z pierwszą rundą. Jest bardzo dobrze zagranie na rakietę. No i jest 30-15 dla duetu Escauriza Pariza Diaz. Jak na razie skutecznie bardzo atakuje Escauriza. To jest ten element, którym się wyróżnia reprezentantka Paragwaju. Wydaje mi się, że był out. No też miałem takie wrażenie. Zdaje się, że Pariza Diaz myśli podobnie. Pofatyguje się arbiter, żeby zobaczyć jeszcze raz, gdzie ta piłka wylądowała. Pokazuje ślad zawodniczka z Hiszpanii i co? Chyba zdaje się nie przychylił do tego spojrzenia. No jeszcze trwają dyskusje, ale chyba... Jeżeli arbiter ma tutaj wątpliwości, piłkę dobra, to wówczas musi to rozstrzygnąć. Po 30. Tych, którzy skierowali tam piłkę. Jest wyrównany bardzo ten gem. Była egzekucja, ta ostatnie zagranie przez Escaurizę. Aż takie byle przebić na drugą stronę siatki. No, ale skończyło się to tym, że kolejny punkt dla serwujących i 40-30 szansa na 3-2. I już przy pierwszym zagraniu od razu tak się stało. Seguel Mendes 3. Escauriza Pariza Diaz 2. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracamy do gry. Serwować będzie Laura Escauriza. No wyraźnie teraz wyrzucona piłka. Przestrzeliła serwująca w tym przypadku Paragwajka. Piętnaście.
15 do 15. 832 pozycja w rankingu singlistek Lary Escaurizy. No to nikogo na kolana oczywiście powalić nie może, jeżeli chodzi o Debel, to tutaj pozycja 572. Tymczasem problemy przy tym gemie 30 do 15 dla duetu australijsko-chilijskiego. Czyżby szykowało nam się pierwsze przełamanie w tym meczu? Podanie. No i jest bardzo poważna szansa. Prosty błąd w wykonaniu Escaurizy. No i 40-15. Zwietrzyły tutaj na pewno swoją szansę rywalki. I znów nie trafia pierwszym podaniem. No teraz to już jest naprawdę sytuacja podbramkowa. No ale po raz drugi psuje serwis. No i mamy 2 do 4. Pierwsze przełamanie w tym spotkaniu. Tak jest. No i wydaje się, że chyba w najgorszym możliwym momencie, bo za chwilę serwują rywalki, możliwe, że będzie 5 do 2. No i będzie już bardzo ciężko wrócić do tego spotkania. No, na razie może do pierwszego seta jeszcze nie przesądzajmy. Bardzo dobrze to teraz wyglądało. Skończyła Seguel bardzo efektownie ten atak. Podwójny błąd serwisowy, sporo tego elementu w ostatnich piłkach po obu stronach. Po 15. Na razie ten mecz nie jest jakiś fascynujący. No nie trafiły nam się dzisiaj pod względem poziomu najlepsze mecze. Sporo takich wymian okraszonych błędami ze strony grających zawodniczek. Teraz po raz kolejny nie zafunkcjonowało pierwsze podanie. O, ależ teraz naprawdę wielkie brawa dla Danieli Seguel. Dobry strzał i 30-15. Po siatce wylądowała na aucie. No i jest drugie podanie. Teraz brawa, brawa dla Escaurizy, która znów, mam wrażenie, lepiej się czuje pod siatką, aniżeli w momencie, kiedy musi serwować. W idealnym momencie przyłożyła rakiety do piłki. Jest 30 do 30. Szykuje się kolejny emocjonujący gem. Chciałoby tu na pewno Paragwajka i Hiszpanka wrócić szybko do stanu równowagi, jeśli chodzi o przełamania. Jest
i wyrzuciła Daniela Seguel. 30-40, no i ty mówisz, szansa na to, żeby błyskawicznie odrobić to, co straciły przy swoim wcześniejszym gemie serwisowym. Daniel Seguel, 162 miejsce w rankingu WTA, jeśli chodzi o ranking deblowy, to pozycja 110. Zdecydowanie lepiej, jeśli to jest w przypadku SK Urizy. Teraz jednak trzeba się bronić. No tak, to nie było najlepsze zagranie z Celony Mendes. I skutkowało to tym, że odrabiają to stracone przez siebie podanie Paragwajka i Hiszpanka. Przegrywają już 3-4, no i za chwilę będą serwowały. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Na naszych ekranach statystyki. Nie ma jak na razie żadnych asów, za to po 3 solidarnie podwójne błędy. Nieco lepszy pierwszy serwis, jeśli chodzi o duet australijsko-chilijski. Jeżeli chodzi o Sione Mendes, to ona jest klasyfikowana na 529 miejscu w rankingu WTA, w deblu pozycja 829, a więc gorzej niż to w przypadku Daniel Seguel. 015, love 15. Serwuje Pariza Diaz, no i pierwsza piłka po stronie rywalek. Wydaje się, że teraz to lepsze ustawienie dla Paragwajki i Hiszpanki, to Paragwajka pod siatką. W momencie, kiedy to wywołałeś, akurat zepsuła piłkę, ale takie to już życie komentatora, zazwyczaj jest dokładnie na odwrót, no i 0,30. A więc dwie piłki, takie małe dwie piłki setowe, można powiedzieć. O, teraz poprawiła się Lara Escauriza. Bardzo ważny moment. 15-30. Naradzają się teraz obie panie, jak rozegrać te kolejne akcje. Tymczasem na korcie pierwszym rozpoczął się również mecz deblowy z udziałem Polek, Anna Hertel, Stefania Rogozińska-Dzik. Po pierwszym gemie z turniejową jedynką Danką Kowinić i Laurą Pigossi. 1-0 dla Polek. Jeszcze jestem Państwu winny, jak wygląda Nuria Pariza Diaz, jeśli chodzi o rankingi. 253 pozycja, jeśli chodzi o singla. 379 w deblu. Teraz udaje się jeszcze utrzymać w tym gemie. No i piekielnie ważna piłka teraz podaje Hiszpanka. No i proszę, jest kolejne przełamanie, 5-3, no i teraz
Mendes i Seguel będą musiały utrzymać swoje podanie tylko i albo aż, żeby wygrać pierwszego seta w tym meczu. Bardzo ładnie to wyglądało. Głęboko zagrana piłka. No i teraz czekamy, czy wykorzystają okazję. Ostatnio też było przełamanie powrotne. Czy tym razem również będzie tak szybko zniwelowanie strat? Bardzo wysoką piłkę zagrała SK Uriza. Taki troszeczkę radosny tenis tam się zrobił przez chwilę. Ostatecznie skończyło się dobrze dla rywalek, ale tak jak mówisz, wydaje mi się, że lepsza pozycja jest wtedy, kiedy SK Uriza atakuje bliżej siatki, potrafi dobrze akcję skończyć, ale w momencie, kiedy jest pod presją, pod linią końcową, to już troszkę wygląda to gorzej. Raz walka przy siatce, wygrana przez Daniel Seguel i przybliżają się do wygrania tego seta panie z Australii i Chile. Tak jest, dwie piłki dzielą je od pierwszego seta w tym meczu. To będzie to jakieś pocieszenie dla Daniela Seguel, jeżeli udałoby się tutaj wygrać już w turnieju singlowym i nie zobaczymy. Decyzja sędziego. Nie ma. Drugie podaje. Wyrzuciła tą piłkę SK Uriza. 40-0-3 piłki setowe. 40-0. Dla australijsko-chilijskiego duetu. Już uwagi wymienione po stronie duetu, który teraz jest pod ścianą, jeśli chodzi o tego seta. A teraz brawo, dla SK Urizy. Oczywiście pod siatką jest skuteczna. No i pierwsza piłka setowa obroniona w dobrym stylu. Setowa również pomagają rywalki. Jeszcze jedna, no ale jeżeli tutaj się nie uda jej wykorzystać, to znów zrobi się nerwowo i zapachnie nam kolejnym przełamaniem powrotnym. To teraz jednak. Wydaje mi się, że był net. Po prostu. Tak. Też do nas musimy tu się od razu sprawdzić. Nie wszystkie komunikaty dochodzą tutaj do naszego stanowiska. Też cały czas słońce świeci nam prosto w oczy, także proszę nam wybaczyć ewentualne niedociągnięcia. Bardzo teraz wyrzucona piłka. No i po 40 rzeczywiście nie utrzymały tutaj nerwów na wodzy. Panie Seguel i Mendes, no i mamy 40-40. Cały czas są w tym secie w grze. Ale cały czas pamiętajmy, że jest to też piłka setowa. I jednocześnie breakpoint. Znów wyrzucona piłka, wydawało się w prostej sytuacji. Cztery z rzędu wygrane i przełamanie powrotne. 4-5. Tak jest. No teraz Daniela Seguel tak po tej wyrzuconej piłce znacząco spojrzała na swoją partnerkę Seone Mendes. No ta tylko wzruszyła ramionami. No cóż, nie udało się. 4-5 i znów SK Uriza i Pariza Diaz dostają tlen do tego pierwszego seta. No zobaczymy, jak to się jeszcze potoczy. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
kolejny statystyki na naszych i Państwa ekranach. 3 podwójne błędy, 0 asów. To czas. Nie ma jakiegoś atutu, jeśli chodzi o serwis. No najlepszym dowodem na to są te ciągłe przełamania. Debel też rządzi się swoimi prawami, przyzwyczajeni do oglądania singla. Też muszą pamiętać właśnie tak jak my, że 40-40 to cały czas jest piłka na zwycięstwo dla każdej ze stron. No i teraz Eska Uriza i Pariza Diaz mają podanie, serwuje Paragwajka. No i zaczyna fatalnie. 0-15 po podwójnym błędzie. Zobaczymy, czy to będzie kolejny breakpoint, kolejne przełamanie. No to już by oznaczało wtedy na 100% seta dla australijsko-chińskiego duetu. Jest dzisiaj taki klimat na Bella Cup, że własny serwis bardziej przeszkadza niż pomaga. Po raz kolejny ma problemy. Eska Uriza. Znakomicie. Strzeliła Isone Mendes, trochę jakby się chciała zrehabilitować za te 3 nieudane zagrania w poprzednim gemie serwisowym. A ja tylko wspomnę, że na korcie pierwszym na razie Anna Hertel i Stefania Rogozińska-Dzik bardzo dzielnie radzą sobie naprzeciwko duetu Danka Kowinicz-Laura Pigossi. Jest 2-2. Dzik ma już za sobą jeden bardzo dobry występ na tym turnieju. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. No i wystawiła praktycznie pod egzekucję piłkę Sanie Mendes. Eska Uriza. 3 piłki setowe. Już coś przerabiały panie. Tak, tak jest. Przed chwilą mieliśmy taką samą sytuację. No zobaczymy, czy co się odwlecze, to nie uciecze, ale w ciężkiej naprawdę sytuacji paragwajsko-hiszpańska teraz para. No Eska Uriza zwłaszcza nie ma tego serwisu najlepszego, no i kończy go fatalnie. No teraz jeszcze wściekła. Uderzyła gdzieś tam piłkę hen wysoko nad kortami. Zaraz zobaczymy, może ktoś tą piłkę przyniesie, jeśli ona w ogóle już spadła. 4-6. Koniec pierwszego seta, 36 minut trwała ta pierwsza partia. Prowadzi Daniela Seguel i Seone Mendes z Nurią Pariza Diaz i Laurą Eska Urizą, a my wracamy po krótkiej przerwie na drugiego seta. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
Ostatni set dzisiaj, czy też jeszcze dwie partie rozegrają panie? Czekamy na drugą odsłonę spotkania paragwajsko-hiszpańskiego pojedynku z ekipą tworzoną przez Australijkę i Chilijkę. Pierwszy set wygrany przez duet Mendes-Seguel 6-4 po serii na przełamań. W końcu się udało rozstrzygnąć partię. Mimo wszystko chyba faworytką tego pojedynku, patrząc po rankingach, no tutaj jednak jest przewaga po tej stronie, no i też dobrze otwierają. Drugiego seta podaje Daniel Seguel. Wykonała wyrok Escauriza, to już widzieliśmy w pierwszej partii. Przy siatce czuje się bardzo dobrze, problemy się zaczynają, kiedy trzeba wejść głębiej w kort. 15. Albo na serwis. No to już w ogóle była pięta Achillesowa reprezentantki Paragwaju. Musiała wykonać wyrok w tej sytuacji Pariza, Diaz, piłka w górze, bardzo blisko siatki, no i skorzystały z tego prezentu od rywalek. 15-30, stęskniliśmy się za przełamaniami. No najwyraźniej za chwilę znów będziemy raczeni przełamaniami, tak jak mówisz, z jednej i z drugiej strony. A propos przełamań, no to średnia informacja z kortu pierwszego. Polki Janna Hertel i Stefania Rogozińska-Dzik dały się niestety przełamać Kowinici Pigossi. No i w tej chwili, patrząc ze strony Polek, jest 2-4. Po 30, bardzo ważna piłka, jak zaserwuje Daniel Seguel. 30-40. Udaje się bardzo dobrze zareagować Escaurizie. No i jest szansa na pierwsze przełamanie. W drugiej partii no nie udało się tutaj Marizie Diaz już przebić tej piłki po 40, no i teraz ten, kto wygra następną, będzie się cieszył z pierwszego gema w drugim secie. Bardzo dobrze teraz się ustawiła Mendes i jest 1-0. Obroniły swoje podanie, a to jest sztuka dzisiejszego dnia, także obiecujący początek drugiego seta w wykonaniu zwycięzczym z pierwszej partii. Tak jest, to na korcie trzeci. Właśnie w tym momencie zakończył się ostatni dzisiejszego dnia mecz deblowy. Robin Anderson i Angelina Kalinina, czyli rozstawione z numerem 4. Zawodniczki odpowiednio ze Stanów Zjednoczonych i z Ukrainy pokonały Joannę Ejdukonytę i Laurę Swatikową z Litwy i Słowacji 6-0, 6-3. Szybki mecz, godzina, 2 minuty zaledwie. A więc wszyscy, którzy byli i oglądali tamten mecz, mogą przenieść się na kort centralny, bo tylko tutaj i jeszcze na korcie pierwszym trwają dwa ostatnie dzisiaj spotkania. Serwuje Nuria Pariza Diaz. Dobre zagranie Hiszpanki. 15-0. Niemal idealnie w linię teraz trafiła. Jest to zagranie o bardzo wysokiej jakości. Będziemy je doceniać, bo też nie będziemy się tu okłamywać, że nie ma takich piłek zbyt wiele dzisiaj. Jest
bardzo dobrze teraz się zachowało Daniela Seguel i jest po 15. Teraz pierwsze podanie. Oj. Teraz błąd Escaurizy. No ale naprawiła go. Naprawiła go w dobrym stylu. Było tam małe nieporozumienie, ale ostatecznie kończy się to dobrze dla Paragwajki. I jej partnerki jest 30 do 15. Ważne dla tego duetu, żeby utrzymać swoje podanie. Przegrały już pierwszego seta, więc gdyby tutaj rozpoczęły od 0-2, no to już zrobiłoby się nerwowo. Wydaje się, że trafiła, czy nie? Brawo, Escauriza teraz swoje danie główne zaprezentowała, zejście do siatki i od razu piłka kończąca, dwie piłki, w zasadzie nawet trzy, licząc z tą równowagą na zwycięstwo i pierwszy gem w drugim secie. Teraz bardziej nabieram przekonania, że w tym układzie najlepiej sobie radzi paragwajsko-hiszpański duet. Jest bardzo dobrze minięta Escauriza. To się mogło podobać. 40-30. Net, a więc nie ma tutaj żadnego błędu. Podanie, okazja na wyrównanie dla duetu australijsko-chilijskiego. Pięknie tutaj skróciła w tej sytuacji Daniela Seguel. 40-40, okazja na przełamanie. Blisko było, żeby jeszcze Parisa Diaz do tego dobiegła, ale już ciężko było tę piłkę przebić na siatkę. Przestał funkcjonować pierwszy serwis. No i teraz drugie podanie, szansa na 2-0. No jest out. Tak jest, wyrzuciła tą piłkę. Nuria Parisa Diaz 0-2. No i robi się bardzo ciekawie. Siona Mendes, Daniela Seguel przed dużą szansą, aby wyjść już na trzygemowe prowadzenie w tym drugim secie i przybliżyć się znacznie do zwycięstwa w całym meczu. Będzie serwować Australijka. Nie ma pierwszego podania teraz Mendes. Oj, teraz wyrzuciła bardzo daleko Escauriza. Tutaj pośpiech będzie złym doradcą. Trzeba trzymać nerwy na wodzy.
Będziemy to znów powtarzać. Dzisiaj serwis to jest często bardzo trudna rzecz do wykonania dla zawodniczek. Po raz kolejny bardzo daleko wyrzucona piłka. 30-0. Jeśli tutaj już będą 3 gemy przewagi, no to będziemy w takim momencie, że Escauriza i Parisa Diaz znajdą się pod ścianą. Podejmują w tym gemie walki przeciwniczki. Nie chcę już tutaj mówić, że uchodzi z nich powietrze, ale są w trudnym momencie dla siebie. Oj, 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 jeszcze do tego dochodzi prosty błąd Escaurizy. 3-0. Połowa sukcesu w drugim secie dla duetu Mendes-Seguel. Tak jest, 3-0, no i na razie Escauriza z Parisa Diaz nie wykazują jakichś tutaj przesłanek ku temu, aby to się na razie miało odwrócić. Wiadomo, że to jest kobiecy tenis, etc., etc., ale to już jest spora przewaga, tak jak powiedziałeś, Australijki i zawodniczki z Chile. Zobaczymy, jak to się będzie układało dalej, ale na razie po 53 minutach zdecydowanie bliżej awansu do kolejnej rundy jest australijsko-chilijski duet. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Na korcie pierwszym dwie piłki setowe dla Danki Kovinić i Laury Pigossi. Tam jest 5-3 i 15-40, patrząc ze strony Polek. Teraz Polki serwują. Przed chwilą była nadzieja, bo przełamały turniejową jedynkę, no ale przy swoim serwisie znów jest duży problem. 30-40, a my tutaj wracamy na kort centralny. Zaczynam. Serwuje Lara Escauriza. Od podwójnego błędu zaczęła. No, jest to jej pięta achillesowa. Mówiliśmy już o tym. Jeszcze właśnie ten układ teraz nie będzie chyba specjalnie pomagał. Trzecia piłka bardzo źle zagrana z rzędu. Tu się zacznie zaraz od 0,30, to będzie problem. No i tak się zaczyna. Fantastycznie to rozgrywają teraz Mendes i Seguel. Wiedzą, że trzeba tam gdzieś zagrać pod linię końcową, żeby dać się wykazać Escaurizie. No a ona ma spore problemy tam w głębi kortu. Skończył się pierwszy set na korcie pierwszym. Danka Kovinić, Laura Pigossi, Anna Hertel, Stefania Rogozińska-Dzik, 6-3. Względny spokój. A tutaj nie ma oczywiście żadnych powodów do paniki. Duet Mendes-Seguel. Wszystko idzie po ich myśli. No i znów problemy na linii serwisowej. No i fatalnie, fatalnie zagrywa Lara Escauriza. Teraz ta piłka nie miała żadnych szans. Powodzenia, no i już 3 breakpointy dla duetu australijsko-chilijskiego. No i nie będzie to jakieś wielkie ryzyko, jak powiem, że to praktycznie nam zamknie emocje w tym spotkaniu.
O, najpewniej masz rację. Nie widać też już takiej ikry w zawodniczkach z Paragwaju i Hiszpanii. Gdyby nieco pogodziły się z tym. Teraz wyciągają pomocną dłoń rywalki też. Piłka wystrzelona daleko. Chcielibyśmy zobaczyć kilka takich efektownych wymian, no, ale tego jak na razie w tym meczu nam brakuje. Cały czas będziemy podkreślać, że to dopiero pierwsza runda na takie pojedynki na wyższym poziomie. Przyjdzie tutaj jeszcze czas. Świetny, fantastyczny atak. Seone Mendes 40. 30, nie, 40-30 było przed chwilą, a więc już jest 4-0 i za chwilę będą serwować te, które są już o krok od triumfu. Seguel teraz będzie podawać. No szybko nam się to toczy w tym drugim secie. W pierwszym jeszcze mieliśmy walkę, breakpointy, przełamania. Teraz już zdecydowana dominacja pary Mendes-Seguel. Teraz jest też pole do ryzyka. Nietrafione pierwsze podanie, ale tutaj żadna tragedia się z tej okazji nie dzieje. No a Escauriza ponownie popełnia błąd. No nie jest to jej mecz. Kilka takich zagrań przy siatce rzeczywiście się mogło podobać, ale to tak troszkę jak w przypadku Pauli Kani, mam wrażenie. Jedna fajna akcja, cztery bardzo słabe. Dokładnie tak. No w pierwszym secie jeszcze nie było widać rażąco tych aż takich błędów, no bo tam wynik oscylował w granicach remisu cały czas. No ale jednak tutaj druga partia już obnażyła wszelkie słabości duetu Escauriza-Parisa-Diaz. No i tak naprawdę za chwilę mogą one się pożegnać już z turniejem Bella Cup. Ohoho. No właśnie, czasami zdarzają się tutaj takie zagrania na bardzo, bardzo słabym poziomie. Po 15. Najgorsze, co mogą zrobić, to oczywiście zacząć popełniać takie błędy. Jeszcze tutaj dać znać rywalkom, że nie wszystko jest stracone, teraz wszystko mają we własnych rękach Mendes i Seguel. No i bardzo skuteczny teraz atak ze strony Mendes. 30-15 i znów jest dobrze, jeśli chodzi o faworytki tej konfrontacji. Zakończył się pierwszy set, Polki przegrały 3-6. Tak, już informowałem o tym, teraz przerwa przed drugim setem, przed meczem jeszcze tym deblowym. Stefania Rogozińska-Dzik była opatrywana, tam jakieś problemy z prawą stopą, miejmy nadzieję, że nic poważnego się tam nie dzieje, gdyż no, pamiętajmy, że Stefania zagra w drugiej rundzie turnieju Bella Cup w zawodach singlowych. I byłaby to duża strata, gdyby miała nie dotrwać, ale widzę, że już rozpoczął się drugi set. Serwują tam Czarogórki i Brazylijki. Błąd prosty dosyć Seguel i jest okazja na przełamanie dla Escaurizy i Parisa-Diaz. Czyżby jednak jakiś tam powrót? Być może jeszcze dłużej pooglądamy tę deblową rywalizację, ale trzeba jeszcze okazję wykorzystać. No jakiś promyczek nadziei bym powiedział, że się pojawił. Ale teraz... Trafiła? Nie, chyba się nie udało. 40-40, ale gdyby dużo to wyciągnęły, to mógłby być taki strzał mentalny dla duetu paragwajsko-hiszpańskiego, no bo naprawdę tutaj już spod bramkowych sytuacji wychodziły. 40-40, no i kolejna emocjonująca piłka przed nami. Czy będzie 5-0, czy też 4-1, to już dowiemy się za chwil kilka.
oczywiście drugi serwis. Gdzieś tam rośnie nadzieja znów. Ależ teraz znakomicie ustawiła się Mendes. Jeszcze gramy. Długa wymiana, no i zakończona wygranym punktem przez Escaurize i Pariza Diaz 1-4. Najlepsza akcja moim zdaniem tego meczu. Tak jest, zwroty akcji w tej wymianie były niesamowite. Już się wydawało, że z kolei mają to na widelcu prowadzące w tym spotkaniu zawodniczki. Ach, jeszcze tutaj będę starała się to wyciągnąć, ale jest przełamanie. No i jak? Jeszcze ten mecz trwa. No teraz tylko trzeba wykonać rzecz, która no nie działała do tej pory, czyli wygrać Gema przy własnym serwisie. Do tej pory, przynajmniej w drugiej partii, duże problemy miały z tym zarówno Lara Escaurize, jak i Nuria Pariza Diaz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w szóstym gemie drugiego seta. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. I już jesteśmy ponownie na kortach startu Wisły. Czy to była już ostatnia przerwa w tym spotkaniu? Teraz te dwa gemy mogą teoretycznie załatwić sprawę, ale podaje duet Escauriza, Pariza, Diaz. Serwować będzie ta druga. Więc teoretycznie korzystny bardzo teraz układ. 15-0. Zaczynają dobrze. 15-0. Muszą teraz ochłodzić głowy Mendes i Seguel. Wszystko cały czas jest pod kontrolą, ale kolejne takie piłki mogą gdzieś wprowadzić nerwowość. Drugi serwis. Brawo, brawo. Znakomicie zagrała na ciało teraz Escauriza. 30-0. Najlepszy moment w tym secie tych zawodniczek. Teraz ewidentnie piłka po ich stronie. Ale teraz z kolei bardzo dobry retur. Kapitalny return w wykonaniu Danieli Seguel. Ale jeszcze bezpiecznie 30-15. Bardzo wysoka piłka, no i kończy Mendes. Takiego prezentu skorzystać po prostu musiała, no i znów są problemy przy gemie, który się tak dobrze zaczął. To jest właśnie w kobiecym tenisie czasami, jak się pochwali zawodniczki, to za chwilę trzeba zupełnie o 180 stopni zmieniać swoje spojrzenie na dane spotkanie. No i jeszcze nie działa pierwszy serwis, oj, znów tu są problemy. Och. No, a teraz z kolei, jak mówiliśmy o znakomitych returnach, to teraz return bardzo, bardzo nieudany. No i jest szansa na 4-2. Oj, źle uderzony ten slice. 40-40. Kolejna emocjonująca piłka przed nami. Mała piłka meczowa. Jeśli Mendes Seguel wygrają ten punkt, no to będą już naprawdę na ostatniej prostej do zwycięstwa. Wyrzucona ta piłka. 1-5. Za chwilę serwis,
który może zakończyć ten pojedynek. No, szkoda, że w takich prostych błędach niweczą to, co sobie wypracowały zawodniczki Bush 30-0. Naprawdę było je za co chwalić, no ale później przychodzi gorszy moment. No i teraz Mendes serwuje. Nie udało się przebić tego na stronę rywalek, reprezentantce Australii. No nie, to nie wejdzie w kort, na pewno 0-30. Czyli znów problemy przy własnym serwisie. Ale żeby Scaurisa i Parisa Diaz wróciły do tego meczu, to jeszcze same musiałyby swój serwis tak wykorzystać od dzisiaj. To jest największy problem dzisiaj tych dwóch zawodniczek. Teraz tak sobie spojrzałem na czas rozegrania tego meczu i tego poprzedniego, który mieliśmy przyjemność komentować. No i na razie wygląda to tak, że w tych dwóch meczach jesteśmy na korcie 2 godziny 29 minut, 2,5 godziny, czyli to jest mniej niż trwał pierwszy dzisiejszy mecz, tam 2.47. No Wojtek Wiśniewski i Mateusz Orłowski mieli co komentować dzisiaj. Drugi mecz godzina 48, no tutaj my mamy zdecydowanie krótsze te mecze, no i wbrew pozorom chyba troszeczkę mniej ciekawe pod względem czysto sportowym. Bardzo łatwo teraz wygrany gem przy podaniu rywalek, proste błędy, no i 2-5 patrząc od strony Scaurisy i Parisy Diaz. Jest jeszcze jedna przerwa. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. 6 podwójnych błędów po stronie Scaurisy i Parisy Diaz. Jeden as się udał duetowi Mendes-Seguel. Lepsze statystyki oczywiście po stronie tych, które prowadzą. Wygranych punktów też więcej. Przełamania 6 z 9 rzadziej wykorzystywały, a miały więcej okazji. Scaurisa i Parisa Diaz. No i teraz jak sobie poradzą pod ścianą własnego serwisu? Jeszcze jakaś krótka narada, będzie podawać Scaurisa, czy to jest dobra wiadomość, to troszkę śmiem wątpić. No, patrząc na to, jak to wyglądało do tej pory w drugim secie. I jak wygląda właśnie pierwsze podanie. Oczywiście, broń Boże, tutaj nie chcemy być złośliwi, po prostu oceniamy, jak to wygląda tak na akorcie. Jeśli chodzi o procent pierwszego podania Scaurisy, to naprawdę jest on na bardzo słabym poziomie. Oj, teraz nie wykorzystała swojej szansy Mendes. Podarowany punkt, bo też to przebicie Scaurisy to w zasadzie było wystawienie piłki pod egzekucję, ale zagrała centralnie w siatkę teraz Mendes. No i jest punkt otwarcia w tym gemie dla goniących wynik. A teraz już z kolei Seguel musiała to zakończyć i tak też się stało. Ta piłka jeszcze tam po siatce wcześniej przeszła po 15. Wyrzucona ta piłka, 15-30, a więc dwie piłki od meczu, już Mendes i Seguel. Tak jest, z premedytacją grają w tę część kortu zajmowaną przez Scaurisę, kiedy ona jest daleko od siatki, to jest duże prawdopodobieństwo błędu. Out chyba, tak, nie wyglądał dobrze ten serwis.
miało podwójnego błędu, ale tam piłka mu snęła o linię. A teraz bardzo dobrze Pariza, Diaz po 30 i dwie kolejne piłki. Bardzo ekscytujące, a może więcej. No, pytanie, czy decydujące o tym meczu? Czy może jeszcze przedłużające nadzieje Escaurizy i Pariz Diaz? Bardzo dobry atak ze strony Pariz Diaz. Jest okazja na 3 do 5. Czyżby jeszcze Paragwajka i Hiszpanka miały tutaj chrapkę, by wrócić do tego meczu? To by była naprawdę niesamowita historia. No i brawo, brawo dla Escaurizy, wytrzymała teraz ciśnienie, dobrze zagrała, jest 3 do 5. No, nadal sytuacja ze strony Mendes Seguel jest dobra teoretycznie, teraz one podają, no ale patrząc na ostatni game przy ich serwisie, przegrany na czysto, no to już człowiek się zastanawia, co tu będzie się działo na korcie centralnym. No naprawdę, jeśli tutaj Escaurizy i Pariz Diaz wyjdą z tego wyniku, który mieliśmy na tablicy świetnej jeszcze paręnaście minut temu, no to myślę, że tutaj jeszcze kibice zobaczą fenomenalną końcówkę. Brawo. Teraz genialne zagranie. Przeprosiła co prawda Nuria Pariz Diaz, ale no nie wydaje mi się, żeby to był aż taki przypadek. Bardzo ładny skrót, faktycznie ale... było po siatce, ale za pomysł trzeba tutaj chwalić. No i... jakby nowe siły wstąpiły zupełnie w duet paragwajsko-hiszpański. 0-30, no i robi się nam, Konradzie, bardzo ciekawie. No właśnie, 30 do zera po stronie tych, które gonią. No, za chwilę możemy tu mieć remis w tym secie nawet. Kobiecy tenis bawi i uczy, naprawdę. Tak. Tutaj żadnych wyroków nie można zbyt wcześnie ferować. No i popsuła fatalnie Mendes. Jest szansa na kolejny wygrany gem przy serwisie Realek na czysto. No to się rzadko spotyka. Niesamowita sytuacja. Wydawało się, że już mają wszystko pod kontrolą, że już można powiedzieć, że czekają na swoje rywalki w drugiej rundzie te zawodniczki, a tutaj jeszcze jakieś niespożyte siły po stronie Escaurizy i Pariz Diaz. No teraz brawo dla Seguel, idealne zagranie, nie było żadnych szans na dojście do tej piłki. Teraz krótka jeszcze pogawędka, właśnie tak mamy zagrywać, tłumaczy zapewne Seguel, no świetnie, nie było to mocne zagranie, ale technika znakomita. I jeszcze powalczą w tym gemie, ale cały czas dużo bliżej jego wygrania, duet paragwajsko-hiszpański. Nie ma pierwszego podania, też mi się wydawało, że ta piłka się nie zmieściła. Przerwana ta procedura. Tam kibic oddawał piłkę akurat, więc sędzia nie pozwoli Seguel zagrać, ale już jest wszystko ok, błąd. Ach, teraz wymownie spojrzała na Escaurizy, Pariz Diaz, to była duża szansa, żeby skończyć tego gema. No i teraz 30, albo skończą 40. gema, bo będzie piłka meczowa. No będą sobie pluły w brodę Escaurizy i Pariz Diaz, jeśli ta piłka zaważy o całym meczu, bo gdyby tutaj było 4-5, byłoby coś niesamowitego. Szansa na doprowadzenie do wyrównania, a tak jeszcze podano rękę rywalkom. No i znów nie wytrzymuje ciśnienia Escauriza. No szkoda
z ich perspektywy, dlatego że walczyły dzielnie, nabijały sobie te punkty, no a teraz tak w zasadzie to one podały rywalkom wyrównanie, piłka jeśli chodzi o przebieg tego gema, tak jest. No i czy Daniel Seguel załatwi to w tym punkcie, czy też będzie 4-5? Bardzo ciekawy moment. Jednak przełamanie. 4-5. No, otarły teraz pod z czoła Paragwajka i Hiszpanka. Niesamowita sytuacja. Przypomnijmy, było 1-5. No a tutaj za chwilę serwuje SK Urizza i Pariza Diaz, więc jest szansa na doprowadzenie do remisu w drugim secie. Chwila przerwy i za chwilę wracamy. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Debel, w dodatku debel kobiecy, rządzi się swoimi prawami. Nagle zaczęły się pojawiać błędy po stronie Mendes i Seguel. Wróciły do tego meczu SK Urizza i Pariza Diaz, ale za chwilę będą się musiały zmierzyć jeszcze z własnym serwisem. Ten ostatni gem przy ich podaniu wyszedł bardzo dobrze, no ale nadal to nie jest takie znowuż pewne. Te statystyki, jeśli chodzi o pierwszy serwis, troszkę się wyrównały. No i czekamy, co teraz pokaże przy serwisie Pariza Diaz. Uśmiechnięci kibice na trybunach. No bo w końcu obejrzeli kawałek ciekawego tenisa, bo no, nie oszukujmy się, początek nie był najlepszy. Teraz jakby nowych sił zupełnie dostały SK Urizza i Pariza Diaz. Do zera. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę będziemy mieli wyrównanie w tym drugim secie. To naprawdę historia niezwykła. Chcieliśmy emocji, no to mamy. No wyrzuca Mendes. To jest słaby moment meczu w jej wykonaniu. No i jest szansa w tym momencie na 5-5. Coś, co jeszcze przed paroma minutami wydawało się nieprawdopodobne, niemożliwe, niewykonalne, za chwilę stanie się faktem właśnie w tym momencie. 5-5. Niesamowita sytuacja. Myślisz, Konrad, że jeszcze będziemy świadkami tutaj trzeciego seta? No na to wszystko wskazuje, bo w tym momencie Mendes i Seguel po prostu nie istnieją na korcie i zdecydowanie, jeżeli wskazać obecnie zawodniczki, które są bliżej, no to na pewno jest to SK Urizza i Pariza Diaz, ale tak jak już wspominałem wcześniej, nie będę ferował wyroku, bo to się na pewno wtedy stanie zupełnie odwrotnie. No dokładnie, już tutaj praktycznie powoli zbieraliśmy się z kortów Start Wisła, ale tutaj dziewczyny z Paragwaju i Hiszpanii pokazały, że jeszcze hola hola, nigdzie się nie wybieramy, że gramy dalej. No i faktycznie walczą bardzo dzielnie. Wyrzuciła Mendes. To jest jej naprawdę bardzo słaby czas w tym spotkaniu. No. Nie ma jakiejś ostrej wymiany zdań, żółwiki przybite, ale zdają sobie sprawę, na pewno zawodniczki w ich głowach teraz na pewno się urodziło to, że ten mecz się wymknął. Była już nawet piłka meczowa. Przestały popełniać błędy. Właśnie, dokładnie to samo chciałem powiedzieć w tym momencie, że przestały popełniać błędy właśnie SK Urizza i Pariza Diaz. No i to od razu przełożyło się na zdecydowanie lepszy wynik, lepszą grę. A teraz to już musiała zdobyć punkt Seguel. Wyrok wykonany, 30-15, 15-30, patrząc od strony podających. No i teraz piekielnie ważna piłka, czy będzie znów okazja
na przełamanie, czy też jednak gdzieś to znów się zacznie przechylać na korzyść prowadzących meczu. Absolutnie złe zagranie teraz. No i dobrze zagrała teraz na ciało Seguel po 30. Kolejny zwrot? A czemu nie? To też jest jak najbardziej możliwe. Ja już teraz boję się ferować jakichkolwiek wyroków, bo tutaj za chwilę wszystko, tak jak mówiłeś wcześniej, obraca się o 180 stopni. Tutaj na trybunach jeden pan z dziećmi, jeżeli go pytają właśnie o co chodzi w kobiecym tenisie, to on chyba odpowiada, że nie wie specjalnie. 40-30, no i szansa na w końcu wygranie Gema po tej fatalnej serii czterech porażek z rzędu. Jak to się skończy 7-5 dla Mendes Seguel, to będzie to naprawdę scenariusz nieprawdopodobny. Poczekajmy jeszcze, nie? Mówmy hop, no tak, teraz... Ale teraz już jest 6-5 przynajmniej. Tak. No, odzyskały godność w tym momencie Mendes i Seguel, cztery gemy z rzędu przegrane, teraz wreszcie się udało obronić własne podanie, no jestem bardzo ciekaw jak się teraz przy swoim podaniu zaprezentują Escauriza i Pariza Diaz. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale, wyjątkowa, pewna, idealna. Dwa asy serwisowe, sześć podwójnych błędów Escauriza, Pariza Diaz i to wydaje się że być szansą dla Mendes i Seguel, bo tutaj Paragwajka w tej chwili idzie do strefy zagrywek, no i dodała jej otuchy koleżanka. Jak to się skończy? Czy będzie 6-6 i tiebreak, czy... Będzie po meczu. Pierwszy bardzo dobry return w wykonaniu Seguel i krok bliżej końca tego meczu. Oj, teraz wyrzucony, bardzo prosty sposób ten. To zagranie przez Mendes, no i on tutaj mam wrażenie, że więcej na swoje barki musi wziąć Seguel w tym duecie, w momencie, bo Mendes ma naprawdę duży bardzo kryzys, trudny tak. Moment. Teraz jednak Seguel również zagrywa bardzo źle. A na korcie numer 1 w drugim secie Danka Kowinić, Laura Pigossi jest już 5-2 w pojedynku z Anną Hertel i Stefanią Rogosińską-Dzik. A więc... No tam Polki będą serwowały po to, aby jeszcze w meczu pozostać. Teraz pomogła siatka duetowi australijsko-chilijskiemu po 30. No i co teraz się wydarzy przy tej piłce? To już ta końcowa faza tej akcji. No. Nie ma pierwszego podania znów. Żeby teraz nerwy nie dały znać o sobie u Paragwajki. Tak, wyrzuciła. Tak, też mi się tak wydawało. No i piłka meczowa. Piłka meczowa w tym spotkaniu. Czyżby jednak jeszcze. 7-5? Jeszcze nie będziemy niczego przesądzać, choć tutaj... Tak, out pokazuje arbitra. A jeszcze sprawdziła tak dla świętego spokoju, można powiedzieć. Żeby też dać sobie jeszcze chwilę może na oddech, na uspokojenie nerwów. No teraz wielka odpowiedzialność na Escaurizie. Out i to wyraźny. No drugie i... podanie. Co teraz zrobią Mendes i Seguel?
Nie muszą nic robić, bo jest koniec tego meczu. Bardzo dobry return, z którym nie poradziła sobie SK Oriza. Z 1-5 na 5-5, a później dwa gemy na korzyść Mendes Seguel. Pierwsza partia 6-4 i faworytki ostatecznie wygrywają. Dramatyczny ten drugi set. Naprawdę działo się mnóstwo ciekawego, ale ostatecznie scenariusz taki, jak mogliśmy zakładać w momencie, kiedy było już aż 5-1. Tak jest, godzina 27, dokładnie tyle trwało to spotkanie. Jeszcze popatrzmy na statystyki. 6 podwójnych błędów zostało, 2 asy serwisowe. Również no, pierwszy serwis i drugi serwis zdecydowanie dla pary zwycięskiej, no, wygrane punkty o 8 więcej, przełamania 7-10, a więc 70% wykorzystały, no i to było chyba kluczem do sukcesu. Max punktów rzędu 9-7, zdobyte po przyjęciu 34-32, praktycznie we wszystkich elementach były lepsze dzisiaj i Australijka, i zawodniczka z Chile, no ale jak widać, w tym drugim secie trzeba było jeszcze mocno, mocno powalczyć o to, aby nie stracić głupio tego, co się wypracowało wcześniej. No cóż, kończymy kolejny dzień z Bella Cup. Tutaj jeszcze trwa jeden mecz na korcie numer 1. Tak jak mówiłem, Danka Kowinić, Laura Pigossi, Anna Hertel i Stefania Rogozińska-Dzik, 6-3, 5-2 i 30-15 teraz dla Polek, 40-15 już, a my na dzisiaj dziękujemy. Komentowali dla Państwa Konrad Marzec, kłaniam się, Radosław Zieliński, wcześniej Wojciech Wiśniewski, Mateusz Orłowski, realizował Jakub Lemski i Marek Siwik, na kamerze Wawrzyniec Dzięcioł. Także dziękujemy uprzejmie, słyszymy się i widzimy się jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.